Czy się wciela? Znaczy, podobno z filmu wynika, że jest to zawodnik MMA. I teraz, czy jest to uprawdopodobnione przez Eryka Lubosa? Mam nadzieję. Zmierzenie się z wyzwaniem pod tytułem zawodnik MMA w naszych czasach to już jest wyzwanie. Więc mam nadzieję, że się udało. Znaczy ja widziałem, udało się. Starałem się tak zrobić, żeby Mamet się nie wstydził, że musi grać z takim jakimś tym... Kimś, kto... To baletmistrz jest bardziej, nie? Bo co on tu... Więc to mam nadzieję, że Mamet jest zadowolony z konfrontacji. To jest twoja ostatnia walka w życiu. Z mojego życia! Underdog to jest film o życiu. O życiu, prawdziwe historie, realne, które tak naprawdę się dzieją i w sportach walki, i w życiu, nie tylko ludzie sportu walki. No ogólnie jest to fajne jest to w tym filmie, że to jest prawdziwe. Fajną historią zaciekawia. Nie jakimś kontrowersją jakąś tam, nie wiem, wulgaryzmem, brutalnością i tak dalej, tylko że kilka fajnych wątków życiowych, fajnym żartem i to mi się to podobało, no ja mówię, nie wiem jak powiesz, teraz jak widzę to odbierze. W filmie Underdog gram Sonię, która jest córką Niny, z którą Borys Kosa wejdzie w jakiegoś rodzaju relację. Także jest to postać takiej młodej, zbuntowanej dziewczyny, która trochę szuka jeszcze swojego miejsca w życiu, nie wie do końca kim jest, ma taki trochę właśnie okres buntu, jakiegoś przełamania. No i zobaczymy, co tam się z nią wydarzy. Sonia to jest... Ja go znam. To nie jest jakaś tam zwykła walka. To ma być zwieńczenie twojej kariery. Kogo chcesz? Kosę. Nie możesz na niej zawalczyć z zaciepanym śmieciem. Kosa nie jest śmieciem. Jesteś mi to winien. Nic ci nie jest to winien. Myślę, że będzie petardą. Po prostu. To petarda film jest. I tak sądzę, że... może będzie, wiesz, no takim ciosem między oczy. Nie było, mam wrażenie, w Polsce takiego gatunkowego jeszcze kina. Typu Rocky, bo to jest taki mniej więcej gatunek filmu. Opowiadamy po prostu sensacyjne kino, ale takie właśnie o człowieku, który od zera do bohatera i ma taki swój przelot. No więc myślę przede wszystkim dla ludzi, aczkolwiek nie tylko, dla ludzi, którzy w ogóle lubią, kochają KSW, to będzie sztos. Ale i dla ludzi również, którzy są neutralni wobec tematu, też będzie im się podobał ten film, ponieważ on opowiada o człowieku. Główny bohater tam jest pięknie, idzie po prostu historia za bohaterem i za człowiekiem. Więc to jest uniwersalne, to każdemu podejrzewam będzie się podobało i bardzo bym chciał. Myślę, że nawet kobietom będzie się ten film podobać, bo mamy tu bardzo mocny wątek kobiecy i... No i to jest wątek, który też powoduje u głównego bohatera wewnętrzny impuls do działania. Jak wiadomo, kobiety rządzą światem i tutaj jest tak samo, więc wszystko gra. Woli Sonia. Co? Nie wiem. Wypuść dziewczynę, proszę. Znajesz, to ja dostał zamian.
wojownika. Mam być twój? Pomysł o tym, żeby zrobić film, dla którego jakimś triggerem będzie MMA, jest starszy niż świat. A to, że my dojrzeliśmy do tego, żeby tą historię z siebie wypluć i pokazać światu, to jest pewnego rodzaju wyczucie momentu. Uważamy, że to jest dobry moment na to, żeby pokazać pewną prawdę, dramatyzm i zaklętą w klatce. Bardzo wielu emocji i bardzo wielu dramatów i twistów. I myślę, że ta ikonka facebookowa, to skomplikowane, najlepiej oddaje moje zdziwienie, kiedy dostaję to pytanie. Znaczy zdziwienie, no, nieumiejętność odpowiedzi na to, bo to jest skomplikowany film o skomplikowanych emocjach i relacjach. I MMA jest tylko pewnym tłem do tego, pewnym pretekstem. To mnie trochę przeraża. Co cię przeraża? Przemoc. To nie jest przemoc, to jest sport. I co, nie brakuje ci tego? Czego? Walki.